Cześć, dziś przychodzę do Was z nowym testem, natomiast nie będzie to test kosmetyku, tylko urządzenia do depilacji i oczyszczania twarzy, a dokładnie jest to produkt z Browna. Dostałam ten produkt jakoś miesiąc temu, więc już mam swoją wyrobioną opinię na ten temat, na temat tego produktu i przedstawię Wam wszystkie zalety i wady tego urządzenia i pokażę Wam właśnie na żywo, jak ona w ogóle działa. I ten produkt przychodzi do nas w takim opakowaniu, tak on wygląda. Pokazuję Wam, żebyście mogły znaleźć ten produkt w sklepie, gdybyście były chętne zakupu. I w środku tak wygląda. Mamy tutaj końcówkę depilującą i oczyszczającą twarz. Oraz mamy jeszcze dodatkowo taką kosmetyczkę, bardzo fajną, idealna na wyjazdy, kiedy jeżeli wyjeżdżamy często, to spokojnie zmieścimy tutaj te produkty, te urządzenia oczyszczające. Oraz dostajemy jeszcze w kosmetyczce takie lusterko, które jest podświetlane, jeżeli dobrze pamiętam, tak. Jest podświetlane i właśnie jest powiększające, więc spokojnie możemy tego użyć i naprawdę jest bardzo dobrej jakości to lusterko. Spokojnie widzimy naprawdę bardzo, bardzo dużo w zbliżeniu. Wiecie co, w ogóle jeszcze długo zastanawiałam się nad tym, czy chcielibyście zobaczyć takie produkty, pokazać Wam właśnie test na żywo takich różnych produktów elektrycznych. Ale myślę, że jest to jednak fajna sprawa i wiele z nas korzysta tak naprawdę, czy to z suszarki, prostownicy, czy właśnie takich gadżetów. Także myślę, że co jakiś czas będą się pojawiać takie różne testy na żywo takich również produktów, a nie tylko kosmetyków. I teraz pokrótce opowiem Wam, co mówi producent na temat tego produktu, tego urządzenia właściwie. I możecie właśnie teraz zobaczyć, jak to urządzenie w ogóle wygląda z bliska. Urządzenie Brown Face służy do depilacji niechcianych włosków z twarzy i do dokładnego oczyszczania. Jest to produkt 2 w 1. Brown Face wyłapuje krótkie włoski od 0,02 mm. Głowica depilująca może obracać się w dwóch kierunkach, aby wygodnie usunąć niechciane włoski z każdej strony twarzy. Urządzenie do użycia także na mokro, spianą do twarzy. Wyglądem przypomina maskarę do rzęs. Na wstępie opowiem Wam kilka słów o tym produkcie, o tej głowicy oczyszczającej twarz, ponieważ ta mnie tak naprawdę najbardziej interesowała. Ja tego produktu użyłam w ten sposób, że zmywam makijaż twarzy normalnie mleczkiem do zmywania demakijażu, do zmywania makijażu. A następnie później już na taką delikatnie oczyszczoną, ale nie do końca dokańczam właśnie tym produktem. Zmywanie tej twarzy, żeby oczyścić pory, żeby, wiecie, ta twarz już była taka jak najbardziej oczyszczona i wypilingowana. Natomiast jeżeli chcecie, to spokojnie możecie tego używać również jako właśnie oczyszczanie twarzy, jako produkt, który oczyszcza lepiej naszą twarz zamiast naszych dłoni. Ja jeszcze Wam wspomnę, że ja mam cerę naczynkową, wrażliwą, mieszaną, więc naprawdę jest wymagająca i jeżeli chodzi o mnie, to ten produkt mogę używać jedynie co trzeci, czwarty dzień, ponieważ jeżeli używam tego produktu codziennie, to moja twarz po prostu dostaje, cała jest ta twarz w naczynkach, zaczynają pękać po prostu i się pojawiać na twarzy, przez co ta twarz zaczyna być coraz bardziej czerwona. No i oczywiście, tak jak mówię, są po prostu wychodzą naczynka krwionośne, co nie jest fajne i jeżeli macie problemy właśnie z naczynkami, to jest produkt, którego możecie używać co jakiś czas. Ja właśnie, jak mówię, używam co trzeci, co czwarty dzień, żeby oczyścić tą twarz jak najlepiej, żeby złuszczyć tą twarz, usunąć suche naskórki. I co jest fajne w tym produkcie, to to, że mamy te ruchy w obydwie strony, czyli że można sobie ustawić, którą stronę chcemy, żeby się ta głowica kręciła. To jest bardzo fajne, ponieważ z tej strony to możemy kręcić w tą stronę, natomiast z tej strony twarzy w tą stronę. Kolejną rzeczą jest to, że jest ten produkt wodoodporny i jest on naprawdę wodoodporny, zresztą teraz to właśnie widzicie. Spokojnie można zalać ten cały produkt i nic się z nim nie dzieje, cały czas działa. Więc to jest naprawdę ogromny plus, ponieważ można go zabrać po prostu pod prysznic i w czasie kąpieli, czy w wannie, czy w prysznicu można go użyć. Nie należy przesadzać z długością oczyszczania naszej twarzy. Tak mniej więcej powinno wyglądać tak, że na jednej połowie twarzy używamy 15 sekund, z drugiej strony tak samo, broda i nos po 7 sekund i czoło z 12, coś koło tego. Wtedy to jest taki optymalny czas, nie trzeba naprawdę dłużej tego przyciągać, ponieważ cera zacznie po prostu być zbyt wrażliwa i można ją podrażnić. I ten produkt naprawdę bardzo dobrze pilinguje moją twarz. Jak widzę, że mam jakieś suche skórki, to od razu używam tego produktu i po prostu znikają tak naprawdę. Kiedyś Wam wspominałam, że mam bardzo duże problemy, jeżeli chodzi o nos, że mi się bardzo łuszczy i
ciężko mi było poradzić sobie po prostu z tym złuszczeniem i te podkłady wszystkie nieładnie wyglądały na moim nosie. Natomiast po tym produkcie już, urządzeniu, już nie miałam z tym problemów i naprawdę mój nos teraz przyjmuje każdy podkład i ładnie wygląda. A jeżeli chodzi o takie minusy, to jest to na pewno minus tym, że trzeba tę szczotkę wymienić co 3 miesiące, więc jest dodatkowy koszt. I drugim minusem, który zauważyłam, jest to, że nie ma osłonki, którą byśmy po prostu osłaniali tą część włosia, żeby po prostu jakieś bakterie, czy jakiś kurz, czy coś takiego, jeżeli zostawiamy ten produkt, ciągle mówię produkt, to urządzenie, zostawiali w łazience pod prysznicem, to jest dla mnie minus i powinna być taka osłonka właśnie na te włosie. Szczotkę już mam zwilżoną wodą i będę używać tego żelu do mycia twarzy. Jest akurat żel z Vichy. Nakładam tutaj na tą szczotkę. Coś mniej więcej, coś takiego. Rozprowadzam. Zobaczcie, tyle mam brudu na tej szczotce, idę ją zmyję i zaraz nałożę drugą warstwę właśnie tego żelu na tą szczotkę. Nakładam znowu żel. Teraz idę obmyć twarz wodą i zobaczymy, czy jeżeli użyję płynu micelarnego, czy jeszcze coś na tej twarzy zostanie. Jeszcze pomyślałam, że tak na szybko jeszcze umyję raz tą szczotką twarz, żeby po tym ogólnym zmyciu makijażu zmyć ogólnie twarz, tak wiecie, już do końca, więc zobaczymy, czy rzeczywiście będzie dobra, czy zmyję po prostu wszystko. Za wiele na szczotce nie zostało, więc myślę, że dosyć dobrze zmyłam. Teraz zobaczymy, czy rzeczywiście mam wszystko zmyte tak, jak powinno być. Używam tego płynu micelarnego z Garniera, waciki. Zaraz Wam pokażę. I waciki są tak naprawdę czyste. Także to tyle, jeżeli chodzi o tą część oczyszczającą. Teraz pokażę Wam część depilującą i wywarło na mnie ogromny plus. Jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolona. Ja używam tego urządzenia do depilowania sobie tych włosików oczywiście i ja wcześniej używałam kremu do depilacji, natomiast zauważyłam, że po depilacji tym urządzeniem nie muszę tak często depilować właśnie tych włosików, jakbym musiała depilować właśnie tamtym kremem. Tutaj używam tego tak co dwa tygodnie i to jest naprawdę optymalny czas. Świetnie depiluję te miejsce i naprawdę jestem bardzo zadowolona z tego. I znów ogromny plus jest przy tej również głowicy, jeżeli chodzi o obracanie tego właśnie urządzenia, że możemy w dwóch kierunkach sobie obracać, w jaki sposób chcemy, ponieważ oczywiście depilacja boli delikatnie, nie jest taki straszny ból, że nie da się wytrzymać, natomiast oczywiście jak to depilacja, wyrywanie włosków delikatnie boli. Jeżeli naprawdę mnie boli, to ja wtedy używam kierunków z włosem, kierując się właśnie z włosem, a jeżeli już daję radę i naprawdę mam na to siłę, to po prostu używam podwłos, wtedy depilacja jest lepsza. Natomiast, tak jak mówię, właśnie dla mnie to jest ogromny plus i to jest naprawdę świetna sprawa, jeżeli jesteście delikatne i mało wyczulone na ból, to jest naprawdę bardzo fajne, możecie sobie właśnie w ten sposób ustawić, czy wolicie mieć z włosem depilować, czy pod włos. Oczywiście można również depilować sobie tej boki twarzy, również jakoś tak tutaj przy między brwiami, na brodzie, jeżeli coś mamy i no i tak oczywiście wąsy. Nie powiedziałam Wam, ile w ogóle produkt ten kosztuje, ponieważ on kosztuje około 300 zł, więc myślę, że za takie urządzenie dwuzadaniowe, myślę, że jest to odpowiednia cena i nie jest to tak naprawdę wygórowany koszt.
A jeszcze do tego urządzenia mamy taką osłonkę właśnie na tę część depilującą, dlatego brakuje mi też osłonki na tą część oczyszczającą, co powinno być. Niestety nie jestem w stanie zrobić Wam testu na żywo depilacji tym produktem, ponieważ po prostu kamera tego nie wyłapie, nie jest aż tak, nie przybliżę się aż tak bardzo, żeby to było widać. Także podsumowując, ta część oczyszczająca nie sprawdza się u mnie, jeżeli chodzi o używanie codzienne. Natomiast jeżeli macie grubą skórę, która nie podrażnia się, która nie jest naczynkowa, to spokojnie będziecie mogli jej używać na co dzień. Ta część depilująca jest dla mnie ogromna. Jest dla mnie ogromnym plusem, bardzo ją lubię i naprawdę teraz sobie nie wyobrażam po prostu jej nie mieć. Także to chyba tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Mam nadzieję, że taki test na żywo i recenzja Wam się przyda. Dajcie znać, czy widziałyście ten produkt i czy zastanawiałyście się nad nim. Także ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia następnym razem. Cześć!